Cześć! Standardowo chciałabym pogadać z Wami o tanich produktach, ale tym razem nie z drogerii, a z apteki. Przedstawię Wam kilka hitów na wypryski, przesuszenie i tym podobne problemy ze skórą. Będzie tu naprawdę sporo tanioszek i ciekawostek, więc mam nadzieję, że wiele z nich Wam się przyda. Myślę, że warto zacząć od kilku aptecznych rozwiązań na wypryski. Na przykład na takie podskórne, uporczywe wulkany może sprawdzić się maść ichtiolowa. Przypomina troszkę smar i tak też pachnie, ale pomaga wyciągnąć wypryski ku powierzchni, a tam już zdecydowanie łatwiej z nimi walczyć. Taka maść najlepiej działa pod plasterkiem i wtedy też, no przy okazji nie brudzi. Na płytsze wypryski, a szczególnie te lekko odstające, może zadziałać maść lub pasta cynkowa. Te również mają właściwości antybakteryjne, ale stosujemy je po to, aby zasuszyć wyprysk. W dodatku możecie przetestować ich szczególny rodzaj, czyli te z dodatkiem kwasu salicylowego, który podbija to działanie przeciwtrądzikowe. Tylko co warto pamiętać, cera z wypryskami i tłusta też potrzebuje nawilżenia. A ogólne wysuszanie nie jest dobrym sposobem na walkę z trądzikiem. Natomiast zasuszanie pojedynczych zmian jest w porządku. A pamiętacie, że kiedyś dermatolodzy kazali wysuszać cerę tłustą? Dobrze, że teraz mamy większą wiedzę i jak zasuszamy, to punktowo, a nie przy okazji odwodniając całą skórę. A co jeśli macie problem z wągrami, czyli zaskórnikami otwartymi? Wówczas warto sięgnąć po Acnederm. Tutaj substancją aktywną jest kwas azelainowy, który działa nie tylko przeciwzaskórnikowo, ale też delikatnie złuszcza, reguluje wydzielanie sebum, działa przeciwzapalnie i rozjaśnia przebarwienia. To ogólnie świetna substancja, jednak w tym produkcie mamy bardzo wysokie stężenie, bo aż 20%. To zwiększa ryzyko niepożądanych reakcji, jak szczypanie czy nawet wysyp z podrażnienia. Dlatego chociaż to nie apteczny produkt, to warto też zwrócić uwagę na krem Skinimal z natury. Tutaj stężenie wynosi 10%, a sama formuła kremu jest przyjemniejsza. To jak zwykły krem na noc, tyle że sama polecam używać go co kilka dni, a pomiędzy przyda się nawilżać skórę. A zanim przejdziemy dalej, to jestem ciekawa, co Wam najlepiej sprawdza się na pojedyncze wypryski. Jest takie coś, co jest Waszym niezastąpionym hitem? Bo wiecie, chętnie sprawdzę. A dla uważnych podaję nasze tajne hasło, czyli hashtag pryszcz. A kolejnym produktem, który zdecydowanie warto mieć pod ręką, jest maść z witaminą A. Niech Was jednak nie zmyli nazwa. To nie jest maść z typowym silnym retinolem i nic nie będzie się złuszczać i tak dalej. Tutaj mamy delikatną, regenerującą pochodną, która przyda się na wszelkie przesuszenia, łuszczenie, otarcia czy podrażnienia. W dodatku ta konkretnie wersja maści zawiera również lanolinę, która podbija to działanie ochronne i przyspieszające gojenie. Tak, to bardzo uniwersalny produkt, więc żeby sprecyzować, możecie użyć tej maści na popękane kąciki ust, na przesuszone dłonie lub łokcie, w okolicy nosa podczas kataru, na takie suche placki skóry od mrozu czy poparzeń, albo na jakieś otarcia od ubrań. Wiem, że dużo osób stosuje ją też na przesusz pod oczami, ale tu akurat polecam ostrożność. Szczególnie jeśli macie skłonność do powstawania prosaków. Te mogą nasilić się przez tak tłusty produkt. Przechodzimy dalej i tym razem do łagodzącego balsamu Physiogel. Są dwa rodzaje i oba są dobre, ale bardziej lubię właśnie ten, bo według mnie jest bardziej nawilżający od wersji nawilżającej. On jest wręcz taki mokry w odczuciu, ale w pozytywnym znaczeniu, bo skóra po nim od razu nabiera zdrowego blasku i staje się taka elastyczna i napita. W dodatku jak posmaruje się nim rano, to jeszcze przy wieczornym prysznicu czuję, że jest na skórze. Taki z niego tytan trwałości. Rzadko mi się zdarza znaleźć takie balsamy, a Wam? No i jest jeszcze bardzo wydajny przez swoją wodnistą formułę. To produkt nieperfumowany i wyjątkowo łagodny dla skóry. Spokojnie mogą przetestować go alergicy czy nawet dzieci. Druga wersja będzie za to lepsza dla osób, które nie lubią czuć, że coś jest na skórze.
W ogóle jak mówimy już o tej marce, to muszę wspomnieć, że mają bardzo dobre kremy do twarzy. To propozycje dla osób z mocno problematyczną, wrażliwą cerą. Na przykład po jakichś zabiegach, lekach, kuracjach czy z dermatozami jak AZS. Taki krem może stosować nawet i cała rodzina. Mi się spodobał przede wszystkim dlatego, że daje uczucie ulgi. Możecie się poczuć, jakby skóra nagle odetchnęła, bo robi takie puf i przestaje być ciągnięta i szorstka. Pod makijażem też radzi sobie świetnie i nie jest tak tępy w odczuciu jak wiele aptecznych kremów. Kolejny hit to znowu coś taniego i bardzo pomocnego, czyli lanolina, na przykład taka z ziai. Świetnie sprawdza się na przesuszone i spierzchnięte usta. Możecie potraktować ją nawet jako maskę całonocną do ust, a rano powinny być w znacznie lepszej kondycji. No i dotyczy to ogólnie jakichś przesuszonych obszarów skóry, na przykład na dłoniach, łokciach czy kolanach. A jak zahaczyliśmy już o nogi, to zaproponuję też coś na podrażnienia po goleniu. Bardzo fajnie może sprawdzić się pantenol w piance. Tak, taki, którego często używa się na poparzenie od słońca czy na jakieś ukąszenia. Po depilacji również może przynieść ulgę, ale polecam nakładać na wierzch jakiś dodatkowy balsam ochronny. Wówczas uczucie na skórze staje się przyjemniejsze, a dodatkowo podbijamy efekt nawilżenia i ochrony. A co kosmetycznego wy kupujecie w aptece? Czekam na wasze komentarze. Buziaki, pa!